Cześć, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku szybko odpowiedź na pytanie widza w kwestii idealnego zoomu pod kropa. Tak więc zacząłbym zdecydowanie od Sigmy 1835 F18. Bardzo jasny zoom, niespotykany wcześniej na rynku, a jako idealny dodatek do niego Sigma 50 100 również F1.8 bardzo jasny. Jeżeli nie chcecie używać stałek do kropów to te dwa zoomy będą idealne pod jednym warunkiem. Pod warunkiem skalibrowania autofokusu przez DOC Sigmy lub wysłanie korpusów do serwisu. Te dwa były, te dwa obiektywy byłyby dla, e, przeze mnie polecane, jak najbardziej. E, można również zastanawiać się oczywiście nad e, zoomami fabrycznymi Canona i Nikona, e, ale zawsze jest ta alternatywa Sigmy, gdzie naprawdę. Dają bardzo fajny obrazek, ale kluczem do wszystkiego jest oczywiście ten loteryjny niekiedy autofokus Sigma. Zastanówcie się, porównajcie ceny i naprawdę polecam, bo takim zestawem możemy zrobić absolutnie wszystko na evencie lub ślubie dwa korpusy, te dwa obiektywy lampy, jeżeli ktoś lubi. Ma taki styl, lubi sobie doświetlić i zapasowe baterie, i można brać się za pracę na ślubach. Także te dwie propozycje podkropa, jak najbardziej, w dzisiejszym odcinku są przeze mnie polecane. Trzymajcie się. Do następnego. Życzę Wam samych udanych kadrów. Trzymajcie się, cześć.